Prokuratura rejonowa we Włocławku wyjaśnia okoliczności śmierci nienarodzonych bliźniaczek. Ciężarna włocławianka trafiła do szpitala w czwartek, po tym jak stwierdziła gwałtowne skoki ciśnienia. Ginekolog zarządził natychmiastowe cesarskie cięcie, ale na oddziale nie chciano go przeprowadzić. Lekarze tłumaczyli, że zabrakło osoby kompetentnej do obsłużenia maszyny aparatu USG. Tymczasem krajowy konsultant do spraw ginekologii, którego minister Arłukowicz powołał jako szefa komisji wyjaśniającej przypadek, twierdzi, że USG nie jest tutaj badaniem rozstrzygającym i nie ono decyduje o tym, czy cesarka ma zostać wykonana. W tej chwili prokuratura, NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Wojewoda i Urząd Marszałkowski zarządzili osobne kontrole w szpitalu. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego doszło do tak tragicznego zdarzenia. Politycy opozycji, w tym Bolesław Piecha, ginekolog położnik i były wiceminister zdrowia, twierdzi, że tak naprawdę zawiódł system i że winny całej sytuacji jest minister zdrowia, który nie zdołał wprowadzić procedur, które chroniłyby przed takimi przypadkami.